As overseer, you will have total authority to create the perfect underground community. Send them above ground, protect them from threats, and of course, help facilitate the repopulation of this great nation of ours. That's how we build a brighter future together, underground. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Fallout Shelter na peceta. Kochani, zaraz będziemy gadać, ale najpierw stwórzmy sobie naszą własną kryptę. Gra, w którą, no nie oszukujmy się, grałem już, poczekaj, 007. My name is Szeweral. Andrew Szeweral. Tak jakoś. Kreatwald, kochani, grałem w to poprzez program specjalny, mimo wszystko na peceta, tak więc mniej więcej wiem, jak to wygląda, mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać, aczkolwiek krypta tutaj ta pecetowa podobno różni się delikatnie od tej, którą mogliśmy na tych urządzeniach przenośnych mieć. Jest też kwestia taka, że można bardziej rozbudowywać naszego człowieczka, chociażby na przykład o fryzjera. Welcome to your new vault, overseer. Let's introduce you to basic concept. Dobra, okej, okay, to mnie nie... Let's build a room. Dobrze. Power generation, dobrze, niech będzie. To zrobimy w tym kierunku, bo chcemy trzy... Albo może i mogłem tam zrobić? Nie, niech zrobimy w ten sposób. Dobra, okej. No to wprowadźmy go sobie. Czekajcie. Okej. What the fuck? No, halo, panie. Tutaj go chcemy. Co ta babeczka ma? Jezus. Co, ją też muszę tutaj dać? Dobrze, niech wam będzie. 500 kapsli, nie wiem w ogóle po co. O, co to? Nuka Cola. Cholera. Zastanawiałem się, czy nagrywać tą gierkę, czy nie nagrywać, ale stwierdziłem tak czy inaczej, że sobie zagram. Tak, dobrze. Dobrze. Standardowe podstawy, które już powinniśmy znać, jeżeli graliśmy wcześniej tutaj w takie rzeczy. Dinner. Okej. Okay. Dinner room sobie zrobimy w tym miejscu. Czekajcie, nie pamiętam, czy można było tutaj trzy razy dawać, czy w tę stronę. Dobra, spróbujmy najpierw tutaj w terę. Water treatment, moi drodzy. Wybudujemy sobie tutaj. Wydaje mi się, że można było w tę stronę rozbudować trzy. Ale nie jestem pewny. Na chwilę obecną i tak na razie nie jest mi to potrzebne, nie? Look, Mordbellers have show. Dobrze. Dobrze będę pamiętał. Teraz tak, poczekajcie. Ja muszę to ogarnąć. On ma najwięcej stręża, ona ma najwięcej laka. A lak jest... Dobrze. A lak, moi drodzy... Wait a minute. Charyzma, strange, percepcja. Lak jeszcze nie jest mi tutaj aż tak bardzo potrzebny. Dobra, close. Co my tu mamy? Tu mamy gościa, który za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić. Tak więc jego może... Agility. Tutaj mamy agility troszkę więcej. Agility bodajże było tutaj, do dinner roomu.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu mamy kolesia znowu, który nie wie, co tam ze sobą. Aha, to jest ten sam. Dobra, dobra. Kochani, tu też jest jakiś taki mierny. Percepcja. Percepcja była potrzebna tutaj. Dobra, tu mamy 25 dodatkowych za to, że dwóch dwellerów daliśmy do właściwych tak naprawdę pomieszczeń, bo trzeba pamiętać, jeżeli ktoś o tym nie wie, trzeba pamiętać, że na przykład pomieszczenia typu water treatment, tak, czyli nie wiem, tam gdzie woda jest wytwarzana, jest potrzeba dużej percepcji. Analogicznie tutaj agility. Dobra, olać cię. To może, o, tu też agility, no to agility jak najbardziej pójdzie, Boże, nie percepcja, agility pójdzie tutaj do jedzonka. Będzie przynajmniej, wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie. Tego to bym w sumie, czekajcie, jak to, no. Tu babeczka idzie, co to za babeczka? Która znowu nie wie co ze sobą. Co to za piesio? Ty. Tej opcji nie było w tej podstawowej wersji, tak jakby. Masakra. O, jak ładnie tutaj sobie. What's shaking bacon? Już pierwszą parę czyżbyśmy mieli w naszym Fallout Shelter? To jest najlepsze. To jest najlepsze, moi drodzy, że tutaj. Dobra. Dajmy go sobie tutaj, w ten sposób. Ją też dajmy do środka. Niech ona wejdzie. Analogicznie trzeba pamiętać, że im więcej osób tutaj wejdzie do naszej krypty, tym większe living quartery będą nam potrzebne. Tak więc, żeby nie było tak, że zrobicie tego za dużo tych ludzi tutaj. Co my tu mamy? Job, coffee break. Ja ci dam coffee break. Dobra, explore. Niech on eksploruje. Ten też nie wygląda mi, więc niech on eksploruje. A no już jakieś cenne surowce mi tutaj przyniosą. Kochani, swego czasu. O właśnie, kolejna tutaj. Co my w ogóle mamy za jakieś badziewia? Nie, 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 tego nie chcę. Collection to też nie potrzebuję. Czekajcie, gdzie to było? To chyba było tutaj. Collect 50 food, 50 water. O! I to, dobrze. Reszta. A to za chwilę, 32 sekundy zostały do końca. Tak więc jeszcze trochę. Power generation. Nie, wydaje mi się, że tutaj water treatment będę raszował. A wszystko po to, żeby właśnie zdobyć tutaj tą skrzynkę, bo w skrzynkach są zaje fajne rzeczy. Przynajmniej tak powinno być, nie? Ta gra jest o tyle fajna, moi drodzy, że stety bądź niestety, ale nie trzeba dużo czasu na nią poświęcać. 31, no dobra, zobaczmy. Dobra. Niech będą raszowane te pokoje, a my tak czy inaczej. O! Dzień dobry, a pan to kto? A pan to jakiś kuźwa, nie wiadomo kto. Nie, na razie sobie tutaj stój. Na razie cię tutaj nie potrzebuję. Zobaczmy, co my mamy tutaj w skrzynkach. Będziemy mieli szczęście, czy nie? Steampack. Fajna rzecz. Alarm clock? Nie mam pojęcia, co to jest. Rusty BB gun. Bardzo dobrze. 100 kapsli. Uuu, fajniusio. I 500 kapsli, proszę bardzo. No dobra. O tyle, o ile te 100 kapsli i 500 kapsli będzie fajne. Dobra, to może, skoro ona jest tutaj, dodajmy jej gana. Proszę bardzo, pierwszy level upy. Bardzo mnie to cieszy.
Co za to dostaniemy? Kolejną skrzyneczkę. No to kolejny opening. Jak dobrze pójdzie, to kolejny Izak będzie. O, na przykład 50 skrzynek otworzymy. Power. O! Jaki gun zaje fajny, ty! No na razie mam szczęście do kapsli, to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Dobra, to wiecie co, to może tak. Zamieńmy to na to. Jego dajmy też tutaj. Aha, no tak. Już mam maksimum. No dobrze, no to może tak. On jest facetem, więc on będzie go bronił. Tylko zastanawia mnie, po jakiego grzyba są te rzeczy. Outfit junk. To można sprzedać, ale cholera... Nie wiem. Nie wiem, do czego to służy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dobrze. Ile kosztuje to? 250 upgrade. Stać nas. Stać nas, więc sobie spokojnie upgrade'ujmy. I teraz w tym momencie możemy pomieścić więcej, o wiele ludzi. Jezu, myślałem, że on ją tam smyra. What are you, 12? Oh, so sweet. Oh. David i Deborah. Level 2. Dziewczynka już awansowała. Tutaj też jest awans. Tak trochę smutno jej chyba tutaj, nie? Samej. No dobra, masz szczęście. Hono tu. Chociaż nie pasujesz mi tutaj i to strasznie, ale przygarnę cię. Czekajcie. Jak idzie tutaj? Nic ciekawego nie znalazł. Ten też nic ciekawego nie znalazł. Cholera. Dobra, oni sobie niech pracują. O, jakaś kolejna bziągła przyszła. Endurance. Endurance. Do czego był potrzebny endurance? Zaraz sprawdźmy. Nie, to nie tak sprawdzę. Endurance. Gdzieś tutaj, na pewno nie... Ja grałem na poprzednim save'ie, ale to tego nie widzieliście, bo ja sobie grałem to poza kamerami w ogóle. To już miałem to maksymalnie prawie do Nuka-Coli rozbudowane. Tylko właśnie Nuka-Coli nie miałem. Później już zapomniałem o tym. Nie chciało mi się kompletnie. Dobra, to może... Czekajcie, czego tu może... Strange, agility do minus 2 plus 1. Dobra, do percepcji, damy ją tutaj. Damy ją tutaj, niech sobie wejdzie. Chętnie przyjmujemy ludzi, którzy są kreatywni, którzy są młodzi, którzy mogą nam zapewnić byt i jakieś tam lepsze spojrzenie na przyszłość. Panie, a czemu ty chodzisz? Czy ja cię czasem nie dałem nigdzie do ten? Do roboty? A no tak, to się nigdzie nie nadajesz. Stajesz tu i pilnujesz. No. Tak więc, kochani, jeżeli chcielibyście na przykład zagrać w tę grę, no to na stronie Bethesdy jest, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego. A czy warto? Powiem wam, że na pewno. Jest to na... No spokojna, tak? Spokojna gierka to nie jest jakaś... to nie jest jakiś typowy RPG. O co my tu mamy? Mark Murray. Kolejny Fagas. Nie, to jego sobie na razie zostawimy. Chociaż bardziej mi się podoba w sumie niż ten. O Boże. Jak to zabrzmiało? Bardziej mi się podoba. Jak facet może się facetowi podobać, nie? Wiecie co? Ten ma zbyt taką, kurde, dziwną minę. Wyjazd. Explore. A czy ja mogę mimo wszystko go tutaj przyjąć, jak ten pójdzie na ten? Zaraz zobaczymy. No zobaczymy, czy sprawisz, że będę dumny z ciebie. Nie, nie mogę. Dobra, a ile kosztuje ta rezydencja? Plus 2. 750. Wiecie co, to ja zrobię coś innego. Nie. Ja zrobię coś innego. Tak.
zrobię tak. Jeszcze to podniosę. I w tym momencie mamy większą rezydencję. I możemy tego pomieścić. Tak więc chodźmy tutaj. No i dobra. Dobra, kochani, to będzie taki krótki odcinek. To będzie krótki odcinek z naszego Fallout Sheltera. Ja tutaj pozwolę tak jakby się troszkę rozbudować tym Fallout Shelterom i zobaczymy się w następnym odcinku. Docelowo chcę zrobić z tego 3 odcinki, taki typowy gameplay, na pewno nie pełny let's play. No chyba, że nie wiem, zaskoczycie mnie i nagle będzie: o Jezu, ja chcę Fallout Shelter, ja chcę Fallout tak! No to wtedy pomyślę nad pełnym let's playem i gdzieś go tam wcisnę, postaram się go gdzieś wcisnąć. No ale to mówię, to zależy od was. Stricte docelowo mają być 3 odcinki, tak więc pierwszy z nich dobiegł końca. Mam nadzieję, że się podobało. O, jakaś lafirynda przyszła. Charyzma to będzie tutaj. Charyzma będzie tutaj. I powiem wam, że charyzma pójdzie tutaj. Niech oni sobie tutaj biorą. You make me feel like dancing. Dancing queen. On musi ją przytulić bardzo mocno, bardzo blisko. Jest. Ojoj. Już sobie tutaj... Kurde, nie, no muszę poczekać, bo może wyjdzie z tego... Tak! Może zaraz wyjdzie z tego dzidzia będzie. No dawaj ją na zaplecze, no. Znaczy się... Czy mógłbyś zaprosić ową kobietę na wspólnie miłe, spędzone chwile na tyły krypty? Nie żebyś miał ją tam chędożyć, jak wiedźmin, aczkolwiek... No miło by było! Jeszcze chwilę poczekamy, zobaczymy. Poczekajcie, bo może coś mi się to... O, właśnie. Bo tego mi nie może zabraknąć. Ale to takie, wiecie, takie będzie troszkę mieszane, nie? Białe z czarnym. Chociaż on taki trochę na mulata wygląda, nie? Taki... Tak mi się wydaje. No, może być ładna para, no. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem mieszania jakoś tam ten, wiecie, gatunków. Ale to jest gra, tu można. Poza tym każdy ma swój gust. I... Being told together, no wait, that's not right. No czy uda się? Uda się to, czy nie uda się? O, jeszcze trochę, dobra. A ile rush będziemy kosztować? Oj, nie. Nie da rady. Nie da rady, bo to za dużo procent już, żeby się nie powiodło. A nuż mi jakieś karaluchy zaatakują, czy coś. No, dawaj. Dawaj, misiu. Dawaj, misiu, bo bo już mi się nudzi, no. Jezu, no dobra, no wiem, że już jest atrakcyjna, tak, bardzo. Więc bierz ją po prostu. O! Tańczą. Jezu, jakie teksty. Znaczy ja mam nadzieję, że wy znacie angielski, że nie muszę tego tłumaczyć, nie? No człowieku, no... No daj mi zakończyć ten odcinek, no. Masakra. Twoje zęby są tak lśniące. Jezu, jakie...
No Jezu, gdybym była katem, to chciałabym spędzić z tobą 9 żyć. Jezu, żygam tęczą. Żygam tęczą po prostu. Nie mój. No, masakra. Ale nic z tego nie wynika nadal. Musicie się pospieszyć, bo tak być nie będzie. Tutaj mam jeszcze kolejny level. Dobra. 50 fut. Co my tam jeszcze mamy? To akurat mi nie jest potrzebne do szczęścia. O, woda. I od razu będzie skrzyneczka. No właśnie, to otwieramy zawczasu skrzyneczkę. Zobaczymy, co w niej mamy. Wonder glue. Wspaniały klej. Water. Kapsle. Waitress. Agility. Swing dress. Agility plus 6. Wow. O! Brzuchacona! Co, już? Przegapiliśmy najlepszy moment. No, Holender, jasna. Patrzcie, pierwszy dzień w krypcie, ja już zapłodniłem kobietę. No, byczek rozrodowy. Dobra, kochani, to jest tak. Cyk. Ją na pewno przy... Te swing dress. Niech ona ma jak najwięcej tego agility. Czy jego możemy? Nie możemy. No dobrze, trudno. To skoro jego nie możemy, to tak będzie. Dobra, kochani, teraz już naprawdę to koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało o kimś takim jak Cheveral. Pozdro, Cheveral. Hej, hej!